ludzie nie zawsze są źli. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię, mleko lubię. Lubię mleko. O, tego się nie spodziewałem. Wojtka. Nie odzywa cię. Andrzej, co? Może do ciebie się weź, bo do mnie się nie odzywa. No to jak do ciebie się włączę tego, no to... Może jest zablokowany, wiesz? On mnie też zablokował. A ja jego zablokowałem. Może z twojego odbierze. Jest sygnał? Daj na głośno. Daj na głośno. Nie odbierz. Kłóczenie zakończone. Jeszcze raz spróbuj. Odrzuca. Nie. To jak... Tyle sygnałów, to wiesz, to... No ale dzwoni, to odrzuca. Ale może nie słyszę, może wyciszony ma. Halo? No halo? No miałem zadzwonić, jak wrócę do domu. No, obyśliłem już. No ja właśnie kupiłem jadę taksówką do Białegostoku sobie. A dawno wyjechałeś? No, ale w ogóle nie muszę się tobie tłumaczyć. Aha, no to jak uważasz? A nie, po prostu jak będziecie mieli ochotę, to po prostu będę mógł odwiedzić was, a jak nie, to po prostu ja muszę pewne sprawy pozałatwiać. Ja sobie mogę uciekać tam, to mnie tam nie interesuje tam. To nie przyjeżdżaj. No to jak uważasz, no? Krzysiek... A Krzysztof jest? Jest. To powiem, pozdrów go, żeby nie płakał. No, to sam go pozdrów, bo akurat siedzi niedaleko. No pozdrawiam cię, Krzysztofie. Halo? No pozdrawiam ciebie. A ja ciebie też, Wojtku, pozdrawiam. A widzisz, byłem wczoraj... Ciebie, a dzisiaj jadę znów taksówką, jadę, którą do Białegostoku, muszę pewne sprawy pozałatwiać. A do mnie przyjedziesz? Słucham? Do mnie przyjedziesz? No, jak załatwię pewne sprawy, jak po prostu puszczę i nie mam klucza, a nic. Jak będziesz pod bramką, ja mam klucze, otworzę sobie bramkę normalnie i wiesz, wejdziesz. Ale posłuchaj, Wojtek. Nie jestem kurwa świnią. Co? Ja powiedziałem tobie, że po prostu jak pozostałem wszystkie sprawy, to zajrzę do ciebie tam. Ale czy na pewno o której godzinie? A ja ci nie powiem, kurwa, a ja nie jestem w lesie, jak ziom nie noszę, kurwa, nie zbieram. Ja jadę teraz drogą do Białegostoku. A nie o której godzinie? Ja wiem, o której godzinie będzie to wszystko załatwione? Aha, to będziesz w hotelu jakimś nocować. W tamtym hotelu na pewno to. W hotelu? A? W Zwierzynieckim. A masz jakąś stajnię? Stajnię? No właśnie. A co? Kanter szykować? Przepraszam. Ale czekaj. Kanter szykować? A ten tu psówka... Nie, ale odpowiedz, Wojtku, czy kanter szykować? Kanter? No. Ale masz? Mam! A masz? To wyjmuj. Mam! Jak przyjedziesz pod bramkę, to konia wprowadzę. Do stajni. Chociaż rozmawiał, widzisz? Jak rozmawiał ze mną, to chodzi o zabrony, a nie...
A co lubisz jeść? Owiec, je pszeniczkę czy a buraczki to wiem jakie. Cukrowe lubisz, tak? Siano trzeba żreć, szlakonie. Ale i buraczki źle cukrowe. A krowy to... Nie krowy, tylko konie żrą buraczki cukrowe. A to nie jedzą. No to mam się za koniec zapiły. Bo nie. Dobra. Na razie, jak będzie trzeba, to ja wiem, co mam robić. Po prostu ja muszę pewne sprawy, a już ten nas wczoraj rozmawiał, on zadzwonił do mnie. Ja mówię, to by nie postawa, żeby jadę taksówką. I po prostu całe te, a idzie, zerywa kontakt ze mną. Ja mówię, to nie ma problemu, bo on nie będzie kurę kasę, kurę robił. Ale kto? Moje... Kto zrywa kontakt? A ten, to był ten z Warszawy. Słuchaj, Wojtek, bo Paweł tobie expose powiedział całą drogę. No właśnie, no słyszałeś. Ja słyszałem na własne oczy i uszy. Ale to, że zrobiłeś, Wojtek, to bardzo źle powiem. Ja co zrobiłem? Nie będę mówić, przyjedziesz to powiem. Dobra, powiesz, no, na razie. Na razie. Czyli tak jak się tego spodziewaliśmy, opuścił Paweł już. Opuścił. Już Paweł jest zły kolega. Kto? On z tym kolegą chyba jedzie, coś mi się wydaje. Nie, z jakimś tam kolegą. Nie będę tutaj mówił jakim, ale po głosie go poznaję. Ja wiem, który. Mniejsza z tym. Ale już chyba już tam nie będzie mieszkał. Nie. Nie. Wojciech. Obraził się na Paweł. No. Szybko. Już Paweł jest zły. Bo Paweł wie, za co się obraził bardzo. Ja wiem, za co się obraził Paweł. Za pierścionę. No dobrze, ale już teraz jest Paweł zły. I teraz będzie jazda po Pawle. Przez Wojtka. Tak jest, no. A Paweł powiedział. Za wszystko ja teraz odpowiem. No. Będę, ludzie do mnie będą dzwonić, młodzież i będą po mnie jechać. No tak, Pawełku, teraz zobaczysz, jak będziesz jechany przez Wojtka. Ech. Tak będzie. Będziesz tak, Pawełku, jechany jak masłem po bułeczce. Warszawka. Wujku, bo to wujek. Mokotowski. No, nie będę mówił skąd, ale wujek. Wujku, Pawle. Wiesz co? Masz teraz zadanie od Wojtka. Odzyskać. Wy jak te psy gryziecie się między sobą, a później znowu zgoda. Później znowu... I co z tego, że uciekł, zaraz Paweł przyjedzie i znowu pojedzie razem z Pawłem i tak oto będzie do tego. Tak. Tak może być, albo tak może nie być. Może dzwoni Wojtek. Na głośnik daj. No halo. No, czekaj. Coś pana. Ja właśnie, ja poprosiłem ten czas, że nie wyrobi się na pewne rzeczy, to taksówka przywiezie mnie pod chatę do was. Dobra. O której? No i nie wiem. Bo żeby nie nagrywali. Tylko nie nagrywajcie. No a o której będziecie? Ja mówię, nie nagrywajcie niczego. Dobrze, no, o której będziecie? No ja, no nie wiem ile czasu, tam pół godziny czy ty. To po prostu ja dam znać. Dobra. I o, a Mlecha przywieźć na czyśkę? Kogo? Mlecha. No nie wiem. Kefirku. No, kefirku przywieźć. A dobra, to trzeba zajechać do Zodiaka. Ale tam wejdę, to zaraz mi... Zapoznają. Znają mnie. Dobra, zajdę. No, dobra. No hej. Hej. O, przyjedzie teraz? No gdzieś za pół godziny. Co? Za pół godziny.
No to szybko się naciąłeś Pawłem, nie? Mm. To teraz za 3 dni w lesie? Miałeś być u mnie. A o której godzinie wieczorem będziesz? O 21? Nie, bo na RT, a raczej na rzekę, że tak późno, to nie jestem wcześniej. A podobno major jedzie do tego stoku, wiesz? No wiem. Wiem. I chcę uklęknąć przed bramką. Zobaczymy. Może on tylko, może jednak nie będzie miał odwagi do ciebie dojechać. Zobaczymy. Chcę mówić Ojcze nasz, zdrowaś Maryję przed bramką, a wtedy... I Baranku Boży. I Baranku Boży, grzeczny, że ja zgrzeszyłem, Baranku Boży, odpuść mnie winy, będzie. Zobaczymy, bo może hulajnogę chce zabrać. A nie zabiera. To może zajedzie, bo zobaczymy. Zobaczymy. I Andrzej, może prezenty dostaniesz jakieś. O kurczę. No dobra. Nie idzie. Krzysztof, byli widzowie, tak? Stąd? Tak, z Bolesławca. I dla Andrzeja oddaję jeszcze parę loskie, będziesz palić teraz. No, to już takich nie kupisz. No nie, to lepiej takich nie palić. Tylko na pamiątkę trzymać. No tak, tak, tak. Pokaż, ja przekażę. Pudełeczko ty zabierasz, tak? Tak. Proszę bardzo. Cena 9 zł. Klubowe były kiedyś no, takie. No były, były właśnie. No. A jeszcze jedno. A tu drugie. A co tam jeszcze? Popularne. O, popularne? No. Komedie. Oryginalne. Daj. Oryginalne. Te 11 kosztowały. No. Czekaj, bo ostrości. Ja sam muszę odejść. Andrzej, podejdź. Powiedz na kamerze, że dam no. Tobie popularne, niepopularne klubowe. Klubowe, proszę bardzo. O, kto przekazał? Od widzów dostaliśmy, Krzysiek właśnie przekazał dla mnie, przekazuje. Z Bolesławca, tak? Z Bolesławca. A tak, teraz jaka papierosy przekazuje? A to popularne. O kurde, to kiedyś dziadek świętej pamięci takie palił. To pamiętam, bez filtra. Ale to naprawdę... A klubowe z filtrem chyba były, czy nie? Klubowe? Z filtrem. Tak, 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 tak. A popularne bez filtra? Bez filtra. I zobaczcie, kamera jedzie. Pomalutku. No i ła. Nie ma. Przekazane. No i okay. Przekazałem? No jasne. A spali się? Nie. Co? Nie, no będę trzymał na pamiątkę. Przecież to takie coś, co teraz człowieku tego nie kupisz nigdzie. No nie. To gdzieś może ktoś jeszcze jakieś tam z dziadka, pradziadka może gdzieś się zachowały. Bo to niemożliwe, żeby po prostu tak tego. Bo tu nawet widać już i Paweł taki zżółknięty. Ja przepraszam, kolory miały takie. Pokaż, który twój dziadek palił papierosy na kamerze. Te. Popularne. A ty podkradałeś od dziadka papierosy? Nie, ja jeszcze wtedy byłem za mały, żeby sięgać po papierosy. Ale on te papierosy popularne kładł w lufkę chyba. Tak, tak, tak. Jeszcze takie lufki były robione, nie pamiętam z jakiego to drzewa, bo to sam sobie wycinał ten. Robił otwór w środku, robił ten, jakąś tam jeszcze blaszkę wstawiał, żeby to te drzewo się nie przypalało. To naprawdę to, bo to teraz są te szklane lufki jakieś tam tego, nie? A ja przepraszam bardzo, że chciałem na te pytania zadać. No? W sprawie palenia dziadka. Bo słyszałem, że powiedziałeś, że dziadek tam lufki robił. No. Bo tego wcześniej, kiedyś tego nie było gdzieś tam dostępne w sklepach. Ale z jakiego drzewa robił? Nie pamiętam, jakie to drzewo było. Co znaczy to nie drzewo, tylko krzak. Coś takiego jak bez. Nie pamiętam, jakie to było drzewo. Ale on musiał, jak gałązka bzu, czy tam jakiegoś, jak powiedziałeś, no. To on musiał otwór zrobić. Tak, no to specjalnie właśnie miał taki, nie wiem, czy to szprycha od roweru była, czy tego, że grzał i to przepalał. Po trochu ale tutaj, przepalał. Gdzie papieros wchodził, to... Tak, to później nożykiem sobie tam wycinał to, że do tej grubości, żeby papieros pasował, wkładał taką blaszkę jeszcze dodatkowo, żeby po prostu te drzewo się nie zapaliło. No i
już dłuższy czas tylko właśnie korzystał z tego. No, takie coś tam mu się tam, wiesz, przypali, że już ten papieros się nie trzyma, co następną sobie robił i tak o, miał tego. Teraz masz prezent od widzów i ode mnie. No to pozdrówcie już. Kto to był? Wiecie kto to chociaż od kogo? Nie, się właśnie nie przedstawili. Nie przedstawili się, tak? No, tylko fajni goście na WS-kach. Na WS-kach? Tak, ten odnowiony, wszystko oryginalne. Nie to, że tam, wiesz, jakieś tam zmodyfikowane, nie? Wszystko ten odrestaurowany, także To pozdrawiamy, naprawdę. Pozdrawiamy, tak, Krzysiek? Pozdrawiamy ludzi tych z Bolesławca. Tak. I bardzo serdecznie... Zdjęcie zrobiłeś z nimi, Krzysztof? Dziękujemy, że odwiedzili mnie i Andrzeja. No tak, zrobiliśmy. No, Andrzej dostał prezent. Zrobiliśmy zdjęcia. Opowiedział mi historię swojego dziadka, jak palił popularne papierosy. Andrzeja Dziadek, jakże święty pamięci żył, bo już tam już nie żyje, zmarł. Nie, już nie żyje, już dziadek usłyszał. I powiem tak, że Andrzeju, bo teraz Andrzeja mówię, masz prezent, jakby od dziadka, no, popularny, dziadka. Jakby, bo nie wspominam, dziadka swego. No, to naprawdę. Położysz tam. A ty dostałeś prezent? Tak, dostałem prezent, dziękuję bardzo. Też dostałeś, tak? Tak. Ale nie fajki. Nie, bo ja nie, od urodzenia, nie, od maleńkiego od urodzenia. Rozumiem, że zarobione. Tak. No. I powiem. Do płucia. Czyli zdjęcia były. Podziękuję dla widzów. Tak. No podziękowałem. Czyli zdjęcia były, tak? Tak. No, kulturalnie wszystko. Nie, no. Się odbyło. Jak są kulturalni ludzie, no to dlaczego nie? No i bardzo dobrze, no. A dzisiaj jakoś tak, szczerze mówiąc, sami kulturalni się zdarzają. A pudełeczko się przydadzą, tak, Krzysiek? Ja, przepraszam bardzo, pudełeczko, że ja mam prezent też, o. Po papieroskach jego. O. I co będziesz tam trzymał? Mniejsze. I? Protezy? Co? Protezy będziesz trzymał tam? No. Jak wypadnie, to będę... Proteskę trzymać. No to po łyku, za zdrowie widzów z Bolesławca. Takie. A to ja też płuczkę mam. No. Zobaczcie. A łyk? Trzeba dużo pić, bo jest gorąco. A czekaj, skoczę tutaj. O, Andrzej będzie miał. Prezent dostał. No to dobrze, no. Tak, dostał prezent. A ja tobie jeszcze dam prezent. Komu mi? A. A nie. Bo to moja. Zero? Pokaż. To sobie pij. No. Zero cukru. A to po co tu wszystko tu ustawiasz? Co? Znowu tu ustawiasz, ja tu posprzątałem, a ty znowu ustawiasz. No. I tak dalej, fajnie, pięknie. No. No, dzisiaj tak czekamy na niespodziankę. Na dwóch nogach? Co? Na dwóch nogach? Na dwóch nogach. Konika, bo sam powiedział, że trawkę lubi jeść, to muszę kanter dostać z składzika, nałożę na główkę i poprowadzę konika do... Do chlewika. Nie, do obory, do stajni. Do stajni. Krzysztof dzisiaj się wykąpi. Wykąpię się, Andrzej też się wykąpi. No też muszę... No gdzie po pracy, wiesz, cały zakurzony. No tak, no. Będzie ale rzecz... Andrzej, ładnie, piękny jest. Jeszcze Jacek, kup do tej... Jeszcze lustro trzeba. Co? Lustro trzeba zrobić. No. Koniecznie. Słuchaj, ja kup do tego. Ja kupię farbę jutro. To przyjadę, to pomaluję. Ja mam farbę. Czarną? Czarną. Ale nie, to ale trzeba, w sprayu trzeba. Ale w sprayu trzeba. Bo tu farbę nałożysz, to zamalowujesz te wszystkie wzory. Tak. I wiesz co, Jacek.
Jeszcze lustro powiesimy, będziemy mieli lustro z goleniami, patrzeć się i tak dalej. No tak, no. No i będzie już dobrze. No. Łazieneczka jak ta lala. No. No to tak. Najważniejsze, że podoba się. Nie, no tak, no. Gospodarzowi. No. Taką chciał. Taką ma.